Natomiast tego z Polem grałem jeszcze potem 8 lat. To był według mnie, i to mnie nigdy nie przekona, to był najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki, według mnie. Takiego już nie było i takiego już nie będzie, jak on był. On umiał wszystko. Nie? Także mimo, powiedzmy, ogromnej sympatii dla Kazia Dejny, dla Włodka Lubańskiego, dla innych, powiedzmy, tych wybitnych piłkarzy, dla Bońków i tak dalej, to oni się koło Ernesta nie mogą stanąć. To był wielki piłkarz. On miał oczywiście wiele mankamentów, szczególnie, powiedzmy, natury takiej moralnej, bo to ludzie chce popić, kurde, on praktycznie... Ale to, co on grał, to, co on umiał, to takiego już nie będę widział. Nie? To był najlepszy piłkarz, z jakim ja trenowałem. Ja tak obserwuję ten ostatnie 3 mecze nasze, nie? Jak to... Po tych 2 meczach myśmy byli, no, tak, co gazetę wziąłem, to kurde, to nie wierzyłem. Czytałem, jak gdyby, kurde, Polska była mistrzem świata, kurde, bo 2 mecze zremisowali 0-0, raz z Finlandią, raz ze Serbią, nie? Kurde, to, albo ja coś, czegoś nie rozumiem, 2 mecze 0-0 grają, euforia, ach, jakie postępy, jakie te, no, dzisiaj prawdopodobnie nie będą pisali o postępach, dostali wczoraj 6, no to jest jasna sprawa. No ale jak w 3 meczach się bramki nie strzela, to przecież coś nie jest tak. Nie? To jest ciężko dla trenera, wie pan. Znaleźć zawodnika, który bramki umie strzelać. Z tymi słynnymi papierosami, bo to kurde, rzeczywiście też chodzi taka fama. Przecież, wie pan, ja byłem rozsądnym człowiekiem, wie pan, i ja wiem, że ja nie jestem w stanie, jak zabronię komuś palić, żeby on nie palił. To jest bzdura. Ten, co kurzy, to będzie kurzył, kurde, pieczone. Tylko u mnie nie wolno było palić w odpowiednich pomieszczeniach, nie? Na boisku mogli palić tylko na dworze. W żadnym pomieszczeniu na boisku nikt nie mógł zapalić papierosa. W autobusie nikt nie mógł zapalić papierosa. W hotelu nikt nie mógł zapalić papierosa. Jak chciał, proszę bardzo, idę na dwór, idę na balkon, wykurz se, proszę, jak chcesz. Ja go nie liczyłem, czy on... Oczywiście, że ja z nimi rozmawiałem, że palenie szkodzi i tak dalej, ale ja wiedziałem, że ja go nie nauczę, tym go nie oduczę, że jak powiem, że nie śmisz kurzyć, że on nie będzie kurzył, bo to będzie kurzył, pójdzie gdzieś tam na bok i będzie dalej palił, kurczę. Także i oni wiedzieli, konsekwencja była, kurczę, ja nigdy nie paliłem, więc ja jestem wyjątkowo uwrażliwiony na dym papierosów, także jak ja tylko wszedłem do hotelu, do pokoju, to ja się go nie pytał, czy on kurzył, czy nie, ja to poczułem, nie? Ja wszedłem, obojętnie, czy było jeden, czy dwóch, ty i ty, kurde, wy wiecie, że nie macie palić, kurde, kara taka i taka, to były z góry ustalone kary, nie, i oni to akceptowali. To nie, że ja to tak wymyśliłem. To oni wiedzieli o tym. No jak chcą baby, chcą wszystko robić to, co chłopie, kurczę. No tak się akurat składa. Ta feminizacja, kurczę, społeczna jest tak daleko posunięta, że baby... Wszystko to, co chłopie, to chcą też robić. No chcą grać w piłkę, no nie grają w piłkę. No. Ten poziom światowy, jak się ogląda, no to już idzie na to patrzeć, nie? To idzie na to patrzeć, no ale jak się patrzy na przykład na poziom krajowy, no to na razie raczej nie idzie z kolei patrzeć, kurde, no bo to mimo, że tu w Raciborzu mamy teraz mistrza Polski, ja ich co prawda widziałem raz, tutaj byłem kiedyś, ale to jeszcze grały w drugiej lidze, no to kurde, No niestety mnie się to nie podoba, no to jest... Piłka nożna akurat nie jest dla kobiet, no tak się mnie wydaje, nie? Ale jak ja teraz widzę na przykład te najlepsze drużyny światowe, oglądam w telewizji czasem, Niemki, czy powiedzmy te państwa skandynawskie, tam Szwedki szczególnie, czy Amerykanki jak grają, Brazylijki, no to tam już jest trochę tej piłki, jest, no to nie ulega wątpliwości, kurde, to już idzie coś tam... Ale jednak, ale jak chcą grać, no proszę bardzo, nie grają, to ja nie mam nic przeciwko piłce kobiecej, aczkolwiek piłka nożna moim zdaniem akurat do kobiet ona nie pasuje, to
Jednak budowa kobiety jest całkiem inna aniżeli mężczyzny i tutaj, a szczególnie ponieważ gra się to słabszą kończyną, tą nogą, no to jednak oni mają inne ruchy, kobiety mają inne ruchy, taka jest prawda. Ale tak już powiedziałem jeszcze raz, jak chcą kopać, no niech kopią, kurczę. Ale na pewno nie będzie, na pewno to nie będzie nigdy konkurencją dla piłki mężczyzn. To jestem o tym święcie przekonany. To wie pan, tutaj przez długie lata nic nie było, nie? Tutaj teraz od chyba 3 czy 4 lat znalazła się znów taka grupa, która to reaktywowała, ten klub. I chwała im za to, kurde, ta młodzież ma co robić, aczkolwiek jest ciężko, w takim małym ośrodku tutaj jest ciężko coś, powiedzmy, coś zbudować. Zresztą prawdę powiedziawszy, taka miejscowość jak Markowice, to moim zdaniem A-klasa ewentualnie mogłaby być, a powyżej A-klasy to chyba, żeby się znalazł jakiś sponsor, który by to finansował sam. Ale nie wierzę, że się tu znajdzie taki. Także grają teraz w tej B-klasie. No. Wie pan, jak mamy poziom pierwszoligowy, taki jaki mamy, no trudno wymagać, żeby w B-klasie był poziom jakiś większy. Także ja tu rzadko chodzę, od czasu do czasu. Ja znam tych, którzy to prowadzą, mówię, przyjdź, zobacz. Ja tam od czasu, ale tak mówię, od czasu do czasu idę. To, ale będą mieć się, ale że się coś robi tutaj, to jest dobrze, bo ta młodzież, kurde, ma jakieś zajęcia. Wybudowali ładne boisko tutaj przy szkole. Szkoda tylko, że takie niepełnowymiarowe, bo to trochę za wąskie i za krótkie jest to boisko. No ale... Także. No to jest tutaj raz i w piłkę taka zabawa w piłkę. I tak to musi być też. Moim zdaniem inaczej to tego się nie da, aż inaczej się tego nie da prowadzić.